Drogie dzieci, jedynie czyste i otwarte serce sprawi, że naprawdę poznacie mojego Syna i że wszyscy, którzy nie znają Jego miłości, poprzez was ją poznają. Jedynie miłość sprawi, że pojmiecie, iż jest silniejsza od śmierci, bo prawdziwa miłość zwyciężyła śmierć i sprawiła, że śmierć nie istnieje. Dzieci moje, przebaczenie jest najwznioślejszą formą miłości. Wy, jako apostołowie mojej miłości, musicie się modlić, byście byli silni w duchu i mogli pojąć i przebaczyć. Wy, apostołowie mojej miłości, zrozumieniem i przebaczeniem dajecie przykład miłości i miłosierdzia. Móc zrozumieć i przebaczyć jest darem, o który trzeba się modlić i który trzeba pielęgnować. Poprzez przebaczenie pokazujecie, że umiecie kochać. Spójrzcie jedynie, dzieci moje, jak Ojciec Niebieski miłuje was wielką miłością, zrozumieniem, przebaczeniem i sprawiedliwością, jak daje wam mnie, Matkę waszych serc. I oto jestem tutaj między wami, abym błogosławiła was matczynym błogosławieństwem, abym wezwała was do modlitwy, postu, bym wam mówiła, żebyście wierzyli, byście mieli nadzieję, przebaczali, modlili się za swoich pasterzy, a ponad wszystko bezgranicznie miłowali. Dzieci moje, naśladujcie mnie. Moja droga jest drogą pokoju i miłości, drogą mojego Syna. To jest droga, która prowadzi do triumfu mojego serca. Dziękuję wam.